Nazwa ta od lat rozbrzmiewa w sercach milionów ludzi na całym świecie. To miejsce, które przyciąga nie tylko wierzących, ale i tych, którzy szukają duchowego odrodzenia, odpowiedzi na pytania, które nurtują ich duszę. Mała, skąpana w bośniackim słońcu wioska, położona wśród malowniczych wzgórz. Wioska, która na pierwszy rzut oka wydaje się być zwyczajnym miejscem, ale kryje w sobie coś niezwykłego, coś, co przyciąga ludzi z najdalszych zakątków świata. Miejsce na pozór zwyczajne, ciche, a jednak przesiąknięte niezwykłą atmosferą. Atmosferą, która sprawia, że każdy, kto tu przybywa, czuje się jakby był częścią czegoś większego, czegoś, co przekracza granice codzienności. To tutaj, od ponad 40 lat, Matka Boska ukazuje się grupie wizjonerów, przekazując światu swoje orędzia. Orędzia, które niosą ze sobą nadzieję, miłość, ale i przestrogi. Wizjonerzy, którzy doświadczają tych objawień, mówią o głębokim poczuciu pokoju i miłości, które towarzyszy każdemu spotkaniu z Matką Boską. Orędzia, pełne matczynej miłości, ale i zatroskania, niestety zawierają również przestrogi. Matka Boska w swoich orędziach często przypomina o potrzebie modlitwy, pokuty i nawrócenia. Przypomina, że świat potrzebuje pokoju, a ten pokój może przyjść tylko przez miłość i zrozumienie. W ostatnich miesiącach napięcie w Medjugorje sięgało zenitu. Pielgrzymi z całego świata przybywali tłumnie, tak jak kiedyś nasi dziadowie na Jasną Górę, przeczuwając, że zbliża się czas niezwykłych wydarzeń. Każdy z nich miał nadzieję na osobiste doświadczenie duchowe, na spotkanie z czymś, co zmieni ich życie na zawsze. Pielgrzymi z całego świata przybywali tłumnie, tak jak kiedyś nasi dziadowie na Jasną Górę, przeczuwając, że zbliża się czas niezwykłych wydarzeń. Każdy z nich miał nadzieję na osobiste doświadczenie duchowe, na spotkanie z czymś, co zmieni ich życie na zawsze. W powietrzu wisiała atmosfera oczekiwania, zmieszana z lękiem i nadzieją. Każdy z pielgrzymów zadawał sobie to samo pytanie. Co Matka Boska chce nam powiedzieć? Czy jej orędzia przyniosą pokój i ukojenie? Czy może będą ostrzeżeniem przed nadchodzącymi trudnościami? Wszyscy zadawali sobie to samo pytanie. Co Matka Boska chce nam powiedzieć? Czy jej orędzia przyniosą pokój i ukojenie? Czy może będą ostrzeżeniem przed nadchodzącymi trudnościami? W Medjugorje każdy dzień przynosi nowe nadzieje i obawy, ale jedno jest pewne. To miejsce, które na zawsze pozostanie w sercach tych, którzy tu przybyli. I wtedy to się stało. W tym momencie, kiedy czas zdawał się zatrzymać, wydarzyło się coś, co na zawsze zmieniło życie wielu ludzi. Podczas jednego z objawień Matka Boska ukazała się wizjonerom z zapłakanymi oczami. To nie była zwykła łza, ale łza pełna bólu i troski, która spływała po jej policzku, jakby niosła ze sobą ciężar całego świata. Jej oblicze wyrażało głęboki smutek i ból. Było to spojrzenie, które przenikało duszę wszystkich obecnych, zmuszając ich do zastanowienia się nad sensem życia i cierpienia. Nikt nie odważył się zapytać, co jest tego powodem. Wszyscy czuli, że odpowiedź mogłaby być zbyt bolesna, zbyt trudna do przyjęcia. Milczenie było jedyną odpowiedzią, jaką mogli dać w obliczu tak wielkiego cierpienia. Wszyscy czuli, że stało się coś strasznego, że Matka Boska płacze nad losem swoich dzieci. Jej łzy były jak nieme wołanie o pomoc, jak prośba o zrozumienie i współczucie. Wizjonerka Miriana, znana z tego, że to właśnie jej Matka Boska powierza tajemnice dotyczące przyszłości świata, upadła na kolana, zanosząc się spazmatycznym płaczem. Jej ciało drżało od emocji, a łzy płynęły nieprzerwanie, jakby nie mogła znaleźć ukojenia w obliczu tego, co zobaczyła. Jej rozpacz była tak wielka, tak szczera i przejmująca, że udzieliła się wszystkim obecnym. Każdy, kto patrzył na jej twarz, czuł, jakby sam przeżywał ten ból, jakby to jego serce pękało na pół. Ludzie zaczęli płakać i modlić się, prosząc Boga o litość i miłosierdzie. Ich modlitwy były pełne nadziei i desperacji, jakby wierzyli, że tylko boska interwencja może przynieść ulgę w ich cierpieniu. W tym momencie, w tej chwili pełnej emocji, wszyscy stali się jednością, zjednoczeni w bólu i nadziei na lepsze jutro. I choć łzy Matki Boskiej były pełne smutku, to w sercach ludzi zrodziła się nadzieja,
Nadzieja, że ich modlitwy zostaną wysłuchane, że ich cierpienie nie pójdzie na marne. Wierzyli, że z każdą łzą, która spływała po jej policzku, zbliżali się do momentu, kiedy świat stanie się lepszym miejscem. W ciemności, w której się znaleźli, zapłonęła iskra wiary. Wiary, że nawet w najtrudniejszych chwilach nie są sami. Że Matka Boska jest z nimi, płacze razem z nimi i niesie ich modlitwy do Boga. Ta wiara dawała im siłę, by przetrwać, by nie poddawać się w obliczu trudności. I tak, w obliczu łez Matki Boskiej, ludzie zjednoczyli się. Wspierali się nawzajem, dzielili się swoimi troskami i nadziejami. Wspólnota, która powstała w tym momencie, była silniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Byli gotowi stawić czoła każdemu wyzwaniu, wierząc, że razem mogą przezwyciężyć wszystko. I choć łzy Matki Boskiej były pełne bólu, to przyniosły ze sobą także obietnicę nowego początku, nowego dnia, w którym miłość i współczucie będą przewodzić ich życiu. Po chwili Matka Boska przemówiła. Jej obecność była niemal namacalna, a cisza, która zapadła, była pełna oczekiwania. Jej głos, choć cichy, niósł się po placu, przenikając serca i umysły wszystkich zgromadzonych. Każde słowo było jak echo, które odbijało się w duszach pielgrzymów, na którym zgromadziły się tysiące pielgrzymów. Ludzie przybyli z różnych zakątków świata, każdy z własnymi troskami i nadziejami, szukając pocieszenia i odpowiedzi. Słowa, które wypowiedziała, wstrząsnęły wszystkimi do głębi. Były to słowa pełne mądrości i przestrogi, które poruszyły najgłębsze zakamarki ich dusz. Matka Boska mówiła o grzechach świata, o ludzkiej słabości i upadku moralnym. Jej słowa były jak lustro, w którym każdy mógł zobaczyć swoje własne niedoskonałości. O wojnach, nienawiści i braku wiary. Przypominała o cierpieniach, które ludzkość sama na siebie sprowadza przez swoje działania i zaniechania. Ostrzegała, że ludzkość kroczy ku przepaści. Jej słowa były jak dzwon alarmowy, który miał obudzić sumienia i skłonić do refleksji nad przyszłością. To już ostatnie czasy, powiedziała Matka Boska. Czas próby i oczyszczenia, ale nie traćcie nadziei. W tych trudnych chwilach, kiedy ciemność zdaje się przeważać, pamiętajcie, że światło zawsze zwycięża. Módlcie się, pośćcie, nawracajcie się. Tylko tak możecie uratować swoje dusze. Modlitwa i post są kluczami do odnowy duchowej i moralnej. Tylko tak możecie uratować swoje dusze. Wzywała do jedności i miłości, do działania na rzecz dobra wspólnego. Jej przesłanie było jasne. Każdy z nas ma moc, by zmienić świat na lepsze.